Psalm 12 przedstawia bardzo pesymistyczny obraz ludzkości. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki. Oni mówią: przez język nasz jesteśmy mocni, wargi nasze są z nami. Któż Panem naszym? Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych, teraz powstanę, mówi Pan. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrzem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. To werset ostatni, a pierwszy: wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Taki obraz społeczeństwa przedstawia psalmista. Prawdopodobnie znalazł się lokalnie, gdzieś w takiej właśnie sytuacji, w otoczeniu takich ludzi, gdzie ta podłość się podnosiła, ogarniała go, zalewała, gdzie nie widział żadnych innych sobie pokrewnych istot ludzkich, z którymi mógłby dzielić troskę o Boże sprawy, o prawdę, o sprawiedliwość i tak dalej. Bardzo podobne sytuacje zapewne przeżywał Noe czy Lot w Sodomie. Tylko niewielu, najbliższa rodzina dzielili jego czy ich przekonania, ich troskę, ich wartości. A świat dookoła coraz bardziej pogrążał się w nieprawość, a podłość podnosiła się wśród ludzi, jak mówi w psalmie 12 psalmista. Kiedy ta podłość, która podnosi się w społeczeństwie, osiąga jakiś punkt krytyczny, jakieś swoje maksimum, mówię w społeczeństwie, w całym narodzie, państwie, mieście, jak w czasach starożytnych, Bóg wtedy ingeruje w sposób taki, bym powiedział, totalny. Dokonuje się jakiś kataklizm. I tak mieliśmy w przypadku Noego, kiedy tylko on ze swoją rodziną i zwierzętami, wybranymi zwierzętami, uratowali się przed potopem, który zmył tą bezbożną ludzkość, która osiągnęła jakiś apogeum pychy, podłości i bezbożności. Podobnie było w Sodomie i Gomorze. Jak jest dzisiaj? Czy świat znajduje się w jakimś takim stanie równowagi? Czy jest mniej więcej równoważone to dobro ze złem i on się jakoś tak spokojnie rozwija na poziomie materialnym, a moralnie sobie, że tak powiem, funkcjonuje na poziomie jakiegoś tam przynajmniej minimalnego stanu przyzwoitości. Nie dzieje się ani lepiej, ani gorzej. Część ludzi rzeczywiście wyznaje taki pogląd i mówi: no, wy tak mówicie, że teraz młodzież jest coraz gorsza, a wy, kiedy byliście młodzi, też nie byliście tacy święci i tak dalej. I twierdzą, że wszystko jest tak, jak było, że tutaj ten poziom moralny świata nie zmienia się. Inni z kolei, do których też ja się zaliczam, są poważnie zaniepokojeni kierunkiem moralnym, w jaki świat zmierza. To nie jest zabawa. To nie są chwilowe ekscesy lokalne, jakichś wyrostków młodego pokolenia i tak dalej. Widać, że mamy teraz do czynienia z jakimś zalewem odwrócenia wartości, że ta cywilizacja, w której urodziliśmy się i wychowali częściowo, ona już dzisiaj praktycznie schodzi z pola walki o duszę czy o umysły, jak się mówi dzisiaj współcześnie, ludzi. Dzisiaj coś innego zaczyna królować, jakieś inne wartości. Dzisiaj to, co było dla nas cenne, dla ludzi młodych, ale i nie tylko, bo spora część średnio- czy starszolatków
przechodzi na tę stronę cynizmu, hedonizmu i odrzucenia prawdy. Już mnie prawda nie obchodzi. Nie wiem, co jest prawdą, a nawet gdybym wiedział, to mnie nie obchodzi. Żyję dla siebie, dla swoich przyjemności. Kto mi te potrzeby zaoferuje, z tym będę żył w zgodzie, żeby nie powiedzieć, temu będę służył. To jest dzisiaj dominujące myślenie. Jeśli taki stan będzie się potęgował dalej, bo że się potęguje, jestem o tym głęboko przekonany, będzie się potęgował dalej, jeśli odrzucenie Boga, Jego wartości, a kult tego, co Bóg nienawidzi, będzie szedł dalej w tym tempie, to możemy niedługo spodziewać się kolejnego oczyszczenia. Że no, gdzieś ta granica bezbożności, jak tu psalmista mówi, podłość podnosi się wśród ludzi, ona nie będzie podnosić się do nieskończoności. Nic, co ludzkie, nie trwa wiecznie, także i ten wzrost podłości, on gdzieś osiągnie swoje maksimum. Albo będzie to takie maksimum, gdzie ludzkość sama nawróci się, czy zwróci w kierunku właściwych wartości. I oczywiście Bóg może pomóc tutaj przez jakieś znaki, kataklizmy i tak dalej. Albo będzie to rzeczywiście to ostateczne maksimum ludzkości. Takie samo, czy podobne, jak zdarzyło się przed zbudowaniem Arki Noego, o którym Jezus mówi w Ewangeliach, że tak jak za dni Noego żyli ludzie całkowicie w oderwaniu od Boga, w antywartościach, jeśli chodzi o Boże wartości, i nastał koniec, tak samo i ta kolejna cywilizacja, kolejna szansa, jaką Bóg dał człowiekowi, też się tak skończy. Już nie potopem, bo potopu Bóg obiecał więcej na ziemię nie zsyłać i stąd ten znak tęczy, który towarzyszy nam po ulewach, po burzy, ale będzie to oczyszczenie już innego rodzaju. Będzie to tak zwany czas apokalipsy, czas wylania gniewu Bożego partiami, który skończy się ostateczną likwidacją zarówno bezbożnych ludzi, jak i też tego, który do tej bezbożności ich inspirował, czyli szatana, wel diabła, który razem z ludźmi, którzy odrzucili Boży ratunek, będzie na wieki spętany w oddzieleniu od Boga, w tak zwanym piekle. Kiedy więc myślimy o tej narastającej bezbożności, która nas opływa, to pamiętajmy przede wszystkim o ratunku, który dla nas Jezus zagwarantował. Pamiętajmy też o końcu tej bezbożności, że ona nie będzie się podnosiła w nieskończoność, ale że ma koniec i ma karę. A tu na ziemi psalmista radzi nam pewne źródło ukojenia. Słowa pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Ten przewodnik, tę duchową pociechę mamy pod ręką. Bóg zostawił nam ją jako właśnie pomoc, by przed tym zalewem zła trwać w radości, w nadziei i w wierności. Głupotą będzie niekorzystanie z tej pomocy.